Biedni artyści nie będą mieli pieniążków na emeryturze. Zapewniali nam tyle rozrywki przez te wszystkie lata, a nasze okropne państwo okradnie ich z godności i z życia na poziomie. Będą musieli jeść na starość suchy chleb dla konia zamiast kawioru, czy co tam bogaci ludzie nie jedzą. I bardzo dobrze! Ten temat przewija się naprawdę regularnie w internetach, tylko że co jakiś czas zmienia się gwiazda, która marudzi na swoje zarobki. A kto jest pierwszy do wywiadów, żeby trochę ponarzekać? Maryla Rodowicz oczywiście. Taką emeryturę ma Maryla Rodowicz. Wstrząsające! Ile? Tak tu jest napisane, tak to trzeba przeczytać. Ile? Maryla Rodowicz mocno narzekała na swoją emeryturę. Podczas pandemii podkreślała w wywiadach, że nigdy nie żyła tak biednie. No bo ty jedna, moje ty biedactwo! Tylko jest taka mała różnica, że cała reszta społeczeństwa nie miała ponad 50-letniej kariery muzycznej, w trakcie której mogłaby sobie odłożyć trochę hajsu na gorsze dni, albo na starość w tym wypadku. S.E. Co to jest? Wyliczył, że emerytura Maryli Rodowicz wynosi 1670 zł. Kawałek dalej. Niska emerytura sprawia, że Maryla Rodowicz nie może rezygnować z koncertowania. O nie, co my teraz zrobimy? Dzięki temu może żyć w luksusowych warunkach. Za jeden występ inkasuje około 50 tysięcy złotych. I teraz szybka matma. 50 tysięcy złotych, załóżmy, że z racji sędziwego wieku możesz sobie pozwolić na jeden koncert miesięcznie. Powiedzmy, że to 2-3 dni roboty, bo zgaduję, że teksty piosenek już umiemy, tego się nie trzeba uczyć. Po prostu wszystko kwestia organizacji, przyjechania, rozłożenia, zagrania. Odwaliliśmy koncert i wracamy do prawdziwego życia, na które wydamy, bo ja wiem, żyjąc na takim naprawdę wysokim poziomie, można chyba sobie pozwolić na takie 5 tysięcy miesięcznie. Sądzę, że większość z nas byłaby zadowolona z takiego przychodu netto. I teraz pytanie, co się stało z pozostałymi 45 tysiącami złotych? Nie znam sytuacji, nie chcę wnikać w takie prywatne życie, nie chcę też pochopnie osądzać, ale wnioskując po tych wywiadach, ona to wszystko przepierdala. Nie mam tantiem, tyle zarobię, ile sobie wyśpiewam gardłem. Wcześniej nie narzekałam, bo kalendarz pękał w szwach, więc miałam regularny przypływ gotówki. My już wiemy jaki. Niemały. A wolę sobie nawet nie wyobrażać, ile ona dostawała za te sylwestrowe koncerty. Jednym występem mogła się ustawić na cały rok życia, gdyby tylko sensownie zarządzała swoim budżetem. Zamiast gadać potem rzeczy w stylu trzeba zaciskać pasa jak nigdy. Przez ten kryzys powoli uczę się doceniać wartość pieniądza. Bywa, że jestem pod kreską. Mówiła Maryla Rodowicz w rozmowie z Super Expressem. Czyli moja wcześniejsza teoria raczej się potwierdziła tymi słowami. Ona to wszystko przepierdala. Jak nie doceniasz wartości pieniądza, to wydajesz je na głupoty, a potem narzekasz na forum publicznym. Jaki trzeba mieć tupet w ogóle? Nie mówię, że nie można sobie na jakiś luksus czasami pozwolić, ale przy takich zarobkach masz tyle możliwości inwestycji w pasywny przychód, że no kup se 3 mieszkania w centrum Warszawy i potem żyj z wynajmu. Wymyśliłem biznes życia w 30 sekund. W ogóle wracając do moich obliczeń, zorientowałem się, że 45 tysięcy miesięcznie to ponad 500 000 rocznie. Więc tutaj nawet nie ma pola do dyskusji, że kogoś nie stać na takie rzeczy w tej branży. Ale wyobraźcie sobie, że istnieje naprawdę multum artystów, którzy borykają się z podobnymi problemami. Zna go cała Polska. Jego emerytura to śmiech na sali.
Nie wiem, kto to jest, ale dobra, uciekajmy z tego O2, może jakiś bardziej treściwy portal. O, money.pl. Gwiazdor Disco Polo skarży się na niską emeryturę. I teraz ja rozumiem, gdyby to były teksty w stylu ile wynoszą emerytury celebrytów, sprawdziliśmy to. Tak, z czystej ciekawości. Ale nie, że przychodzi ci jakaś pseudogwiazda, pożal się Boże Disco Polo i sama z siebie płacze w wywiadach. Sklej dupę i zejdź na ziemię, trochę skromności. Znaczy, mówimy tutaj o człowieku, który sam sobie sfingował swoją wielką karierę w Chinach. Twierdził nawet, że sprzedał tam 67 milionów płyt. Nie sprzedali ani jednej. Więc mamy tutaj do czynienia z kompletnym odklejeniem od rzeczywistości. Dostałem pisemko, w którym ZUS po 37 latach płacenia wymaganych składek gwarantuje mi 386 zł emerytury. Nie mogłem w to uwierzyć. Moja żona się śmiała, że nawet łódki nie zatankuje za te pieniądze. Nie mówiąc już o samochodzie. I co ty teraz zrobisz? Nie możesz zatankować swojej łódeczki na Mazurach? Jak ty możesz funkcjonować w tym społeczeństwie z tak niską emeryturą? I mówisz, że nie zostało ci nic z tych 67 milionów sprzedanych płyt w Chinach? Jeśli kiedykolwiek poczujesz się źle, pomyśl sobie, że inni mają gorzej. Gdy zaboli cię cena diesla w trakcie tankowania, od którego w sumie zależy twój dojazd do pracy, w której musisz zarobić na zatankowanie tego diesla. Przypomnij sobie lidera zespołu Bayerfull, który nie może zatankować swojej łódki. Jeden lajk, jeden litr paliwa dla łódeczki Świeżyńskiego. Ale może teraz dowiemy się, dlaczego ci biedni celebryci muszą klepać biedę na starość. Czy to wina wadliwego systemu, czy może wynik ludzkiej głupoty i rozrzutny styl życia? No a jak myślicie? Wiele polskich gwiazd skarży się na wysokość swojej emerytury. Eksperci zaznaczają jednak, że artyści powinni mieć pretensje wyłącznie do siebie. Czy ci eksperci powoływali się na tak zwany chłopski rozum? Tak jak ja w tym momencie? Nie musiałem kończyć Harvardu, żeby stwierdzić moim chłopskim rozumem, że każdy, kto zarabia sumy pod tytułem powydzierałem się na scenie przez godzinę i dostałem za to 50 tysięcy i nic z tego nie odłożyłem na starość, powinien mieć pretensje tylko i wyłącznie do siebie. No i do akcji wkracza prosta matematyka. Każdy z narzekających mógł płacić składki większe, ale odprowadzając jedynie po 14 groszy miesięcznie, skomentował jakiś czas temu rzecznik ZUS. I jeszcze opinia jednego eksperta. Zawsze mnie zastanawia opisywanie niskich emerytur gwiazd estrady. No, mnie właśnie też. Szczególnie dziwnie to wygląda, gdy same gwiazdy mają o to pretensje do całego świata. Jedna z nich, po powrocie z lat spędzonych w USA, była zdziwiona, że nie dostanie w Polsce emerytury. Ale czy logiczna i rzeczowa opinia eksperta ma w tym wypadku jakiekolwiek znaczenie? No chyba nie bardzo. Ten temat zapewne będzie jeszcze powracać z innymi gwiazdami, bo w końcu to się klika. Ale może zakończmy dzisiaj bardziej pozytywnym akcentem. Jak wyglądała na przykład emerytura pana Franciszka Pieczki? Jak potwierdził syn 94-letniego aktora, ojciec nie należy do narzekających na niską emeryturę gwiazd. Można? Można! Kwota emerytury pana Franciszka prawdopodobnie stanowi 3-4-krotność najniższej emerytury. Nie ma powodu do narzekań. Jak przekazał syn aktora, sędziwy gwiazdor posiada także oszczędności, które pozwalają mu na godne życie, wakacje nad Bałtykiem i sprawianie przyjemności bliskim. Polskie emerytury. Good ending. No ale to jest aktor, on miał setki ról, czy filmowych, czy teatralnych, więc jak możesz go porównywać do piosenkarzy? Żeby daleko nie szukać, pan Krzysztof Cugowski. Jego emerytura ma rzekomo wynosić około 1000 zł. Wypowiedział się o swojej sytuacji w taki oto sposób. Nie mogę narzekać.
i nie narzekam. I nie mam pretensji do losu, że po sukcesie, który odniosłem, teraz nie powinienem się zastanawiać, czy ja będę miał z czego żyć, gdybym przestał grać, czy nie, powiedział w jednym z wywiadów. W związku z tym, że pracuję bardzo wiele lat, moja sytuacja jest trochę lepsza, bo ja mogę prawdopodobnie dłużej nie grać i jakoś przeżyję. Wiem, że przypadki, o których wspomniałem na początku, to są już tak odklejeni od rzeczywistości ludzie, że kompletnie się do nich nie przemówi w żaden sposób, ale...